Nie wiesz, jak dodać tekst do zdjęcia, aby znalazł się on za postacią lub przedmiotem? Obejrzyj ten poradnik do końca, a nie będziesz miał z tym więcej żadnych problemów. Cześć! Dzisiaj dwie poniekąd powiązane ze sobą metody na umieszczenie tekstu za dowolnym obiektem. Efekt widzisz właśnie na ekranie. To powinien być dość krótki i przyjemny poradnik, więc nie przedłużając, skakujemy do programu. Zaczniemy od tego zdjęcia z nogami. Może od razu dodamy do niego tekst, który nas interesuje. W tym przypadku napiszmy może smooth, bo będzie to idealnie pasowało. Potwierdzamy w tym miejscu. Udajmy się do okna ustawień tekstu i poszukajmy odpowiedniej czcionki. Jeśli nie wiesz, jak pracować z tekstem, szczegółowy poradnik od podstaw do bardziej zaawansowanych rzeczy znajdziesz oczywiście na moim kanale. Link zostawiam Ci w opisie. No dobra, użyjmy może czcionki Bebas i ustawmy kolor biały. Teraz aktywujemy narzędzie do przekształcania, komenda Ctrl-Command-T i powiększamy nasz napis i ustawiamy go mniej więcej w tym miejscu. Jeśli chciałbyś umieścić tekst idealnie na środku, użyj kombinacji klawiszy Ctrl-Command-A, by zaznaczyć cały dokument. Upewnij się, że masz wybrane narzędzie do przesuwania i użyj tego przycisku, by wyśrodkować tekst względem osi pionowej i tego, by zrobić to samo względem osi poziomej. Spoko. Następny krok to zduplikowanie warstwy z nogami. Zaznaczamy ją i używamy kombinacji klawiszy Ctrl-Command-J. Teraz musimy stworzyć selekcję nóg. Wyłączmy na chwilę widoczność warstwy z tekstem, by lepiej wszystko widzieć. Do stworzenia zaznaczenia możesz użyć dowolnej metody. Ja wykorzystam sztuczną inteligencję Photoshopa i użyję funkcji zaznaczania obiektu. Aktywujemy górną warstwę z nogami, wybieramy na przykład narzędzie do szybkiego zaznaczania i w menu na górze klikamy w przycisk Zaznacz temat. Gotowe! Wciskamy Q na klawiaturze, by sprawdzić jakość zaznaczenia. Jak widzisz, wszystko wygląda bardzo dobrze. Z tak przygotowaną selekcją klikamy w tą ikonę, by stworzyć maskę. Chyba nie muszę mówić, gdzie powinieneś szukać poradnika dedykowanego maskom. Sprawdź opis. W tym momencie w panelu warstw powinieneś mieć oryginalne zdjęcie na dole, wymaskowane nogi wyżej i tekst na samej górze. Ostatnią rzeczą, którą musisz zrobić, to przenieść warstwę z tekstem poziom niżej. Bum! I gotowe. Teraz niezależnie gdzie przesunę tekst, nogi zawsze będą na wierzchu. Podstawowy efekt mamy gotowy. Chcesz pójść krok dalej? Teraz pokażę Ci, jak to zrobić. Koniecznie zostań ze mną do końca tego poradnika, bo w ostatniej sekcji pokażę Ci inne sposoby na podrasowanie do danej warstwy tekstowej. Działamy! By dodatkowo urozmaicić uzyskany efekt, ustawmy najpierw napis mniej więcej w tym miejscu. Teraz polecam, byś zduplikował sobie warstwę z wymaskowanymi nogami. Posłuży nam ona jako kopia zapasowa zaznaczenia, które tworzyliśmy wcześniej. To tak na wszelki wypadek. Ukryj dodatkową warstwę, klikając w ikonę oka. Teraz wczytamy zaznaczenie tekstu. By to zrobić, po prostu kliknij na ikonę warstwy tekstowej z przytrzymanym klawiszem Ctrl-Command. Wybieramy pędzel o twardych krawędziach i ustawiamy kolor główny jako czarny. Klikamy na ikonę maski i malujemy w tym miejscu. No, może jeszcze tutaj. Uzyskaliśmy efekt, jakby nogi były wplecione między literami. Gotowe! Teraz pokażę Ci drugi wariant osiągnięcia podobnego efektu. Niektóre kroki będą dość podobne, więc zadziałamy nieco szybciej. Jak się zapewne domyślasz, będziemy chcieli dodać tekst za chłopakiem z aparatem. Tym razem może najpierw stwórzmy selekcję. Znów zrobimy leniwą, lecz skuteczną robotę. Wchodzimy we właściwości i wybieramy zaznacz temat. Sprawdźmy selekcję w trybie szybkie maski. Jeżeli są miejsca, które wymagają poprawy, wybieramy pędzel i czarnym kolorem maskujemy dodatkowe elementy lub białym dodajemy do zaznaczenia zgubione rzeczy. Wychodzimy z trybu szybkiej maski klikając Q i kombinacją klawiszy Ctrl-Command-J duplikujemy zaznaczenie na nową warstwę. Dodajemy tekst. Tym razem użyjemy może czcionki Anton. Piszemy. Wchodzimy w tryb przekształcania i ustalamy rozmiar i położenie. Teraz wystarczy już tylko przenieść warstwę z tekstem pod warstwę z wyizolowanym modelem.
gotowe. Na koniec, jako bonus, pokażę Ci jeszcze, co możemy zrobić z danym tekstem, by dodatkowo wizualnie go uatrakcyjnić. Pierwsza i chyba najbardziej oczywista rzecz to zmiana koloru tekstu. Choć oczywiście biały i inne neutralne tony często robią doskonałą robotę. Gdybyśmy jednak chcieli zmienić kolor, wchodzimy w zakładkę Okno i wybieramy Typografia. Kliknij w ten prostokąt i wybierz kolor z palety barw lub, co często sprawdza się bardzo dobrze, za pomocą kroplomierza, który zresztą aktywował się automatycznie, pobierz jeden z kolorów, który masz już dostępny na zdjęciu. Ok, druga rzecz, którą możesz zrobić, to po prostu obniżenie krycia warstwy z tekstem. Ogarniesz to w tym miejscu w panelu warstw. Trzecie rozwiązanie to kliknięcie dwa razy obok nazwy warstwy z tekstem i posłużenie się opcją Mieszaj gdy. Pobaw się dolnym suwakiem i zobacz, jakie efekty możesz uzyskać. By rozdzielić dostępne znaczniki i złagodzić przejście, kliknij na nich z przytrzymanym klawiszem Alt Option. Świetnie! Czwarta i ostatnia metoda, jaką chciałem Ci zaproponować, to zmiana trybu mieszania. Przejrzyj sobie opcje dostępne na tej liście, jest spora szansa, że znajdziesz coś, co Cię zainteresuje. Elegancko! Tym sposobem doszliśmy do końca tego tutorialu. Jeżeli treści tego typu są czymś, co mieści się w kręgu Twoich zainteresowań, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka z powiadomieniami. Będziesz zawsze na bieżąco. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam. Cześć.